Po 2 latach nieobecności znowu lecimy do Sakary. Ośnieżone szczyty włoskich Alp teraz nie robią na nas większego wrażenia, ale po kilku tygodniach pobytu w prażącym słońcu Egiptu będziemy do nich tęsknili. Kair jak zwykle wita nas gwarem 20 milionów mieszkańców i jazgotem przepełnionych samochodami ulic. Powietrze jest tak gorące i wilgotne, że prawie można je dotknąć. Jazda z Kairu do Sakary to wyjątkowe przeżycie. Każdy taksówkarz, o ile zna choć trochę angielski, czuje się w obowiązku opowiadać nam historię miasta, mniejsza na ile prawdziwą. Ten na przykład urozmaicił swój monolog informacjami kulinarnymi. Dojeżdżamy do terenu polskiej misji archeologicznej. Wita nas profesor Karol Myśliwiec. Towarzyszy mu inspektor wykopalisk Ali Abdullah El-Batal. Jak się później niejednokrotnie przekonaliśmy, młodzieniec niezwykle sympatyczny i uprzejmy, pełen ciepła, radości życia, a przede wszystkim ogromnej życzliwości dla misji. Na wykopie tradycyjnie zgrzyt zagłębiających się w skalne rumowisko oskardów i tumany kurzu z wirującymi w nich monotonnie robotnikami zagarniającymi piasek do wiklinowych koszy. Kilkudziesięciu mężczyzn przenosi w nich daleko za wydmę tonę ziemi dziennie, odsłaniając największy skarb Egiptu, jego niezwykłą historię zapisaną w kamieniu. Historia odkrycia grobowca, którego wejście jest tuż za mną, jest nierozerwalnie związana z tym zdjęciem, które mam za sobą. Zdjęcie zostało wykonane 2 lata temu podczas ostatniego dnia zdjęciowego do filmu Zapomniana nekropola. A wówczas to, stojąc z profesorem i rozmawiając właśnie w tamtym miejscu, profesor schylił się, zaczął odgarniać ziemię i okazało się, że jest tam wejście do grobowca. Dosłownie kilka godzin temu grobowiec został odsłonięty. My przylecieliśmy do Sakary przed chwilą. Za chwilę wejdziemy do tego grobowca, który był zapomniany przez ponad 4000 lat. Inskrypcje na architrawie ujawniły właściciela grobowca. Był nim kapłan Ni-Anch-Nefertum, czyli ten, który jest życiem boga Nefertuma. Żył za panowania faraona Pepi I, czyli około 2100 roku przed naszą erą. To były czasy, kiedy niegdyś bardzo silne państwo egipskie zaczynało po raz pierwszy chylić się ku upadkowi. Bóg Nefertum był dzieckiem Ptacha i bogini Sachmet. Razem tworzyli triadę memficką, rodzinę najważniejszych bóstw miasta, którego nekropolią była Sakara i które w czasach Starego Państwa było stolicą Egiptu. Sachmet wyobrażano jako kobietę z głową lwicy. Nic więc dziwnego, że faraonowie widzieli w niej symbol wojennego męstwa. Wierzono, że gorący powiew pustyni jest jej ognistym oddechem. Ojcem młodzieńca był zaś sam Ptach, bóg stwórca, przedstawiany jako mężczyzna z ogoloną głową w ściśle przylegającym czepku i odziany w obcisłą szatę. W rękach dzierżył zazwyczaj przedmiot będący połączeniem Anch i Berła, symboli życia i stabilizacji. Starożytni wierzyli, iż Nefertum wyłaniał się o świcie z kwiatu lotosu. Dlatego przedstawiano go najczęściej z lotosem na głowie, tym samym, który wyrósł z wód praoceanu Nun na początku stworzenia. Trzeba przyznać, że polska misja ma szczęście do niezwykłych grobowców. Przypomnijmy, w grobowcu Merefne Befa odkryto wspaniałe reliefy, jedne z najpiękniejszych z okresu Starego Państwa.
a tutaj w grobowcu Ni Anch Nefertuma odkryto reliefy niedokończone, a przez to może równie ciekawe, jeżeli nie ciekawsze z artystycznego punktu widzenia, jak te umerę w TBV. Znajdują się na ścianie południowej i ukazują sceny z życia codziennego. W pierwszym rejestrze widzimy łodzie z papirusu, a w nich ofiarników, wiozących dary dla naszego zmarłego. Kontury ludzi i rzeczy są jedynie delikatnie naszkicowane czarną lub czerwoną kreską. W środkowym paśmie przedstawienia dostojników zostały bardziej dopracowane. Kontury każdej postaci są dokładnie wyrzeźbione, ale kąt reliefu artysta pozostawił ostry. W dolnym, wyobrażającym tancerki w artystycznym uniesieniu, relief jest już wykończony. Jego kontury są zaokrąglone, ale nie ma na nim jeszcze farby. Tymczasem właśnie niezwykle kolorowa polichromia była ostatecznym efektem tego rodzaju przedstawień. Artysta prawdopodobnie nie zdążył położyć kolorów przed śmiercią naszego dostojnika. Dla nas jest to bezcenny materiał do obserwowania warsztatu artysty rzeźbiarskiego i jestem przekonany, że te wyobrażenia z naszej ściany południowej trafią do wszystkich podręczników sztuki egipskiej. Nasz zmarły wyobrażony jest razem ze swoją małżonką, gdy siedzą na prostokątnym tronie. Przed nim jego dwa tytuły. Najważniejszy głosi, iż był kapłanem kultu przy piramidach dwóch zmarłych faraonów. Ostatniego władcy piątej dynastii Unisa i pierwszego władcy szóstej dynastii Teti, a także sekretarzem króla w jego każdym miejscu. Ściana zachodnia tej kaplicy równie jest niezwykła jak ściana południowa. To była ściana o wyjątkowej ważności dla zmarłego, dlatego że tutaj umieszczano normalnie jedne ślepe wrota, czyli miejsce, gdzie Ka zmarłego, jego sobowtór, wychodził z zaświatów po to, żeby spożywać ofiary złożone przez kapłanów na stole ofiarnym przed takimi wrotami. I oczywiście w tym miejscu też znajdowało się przeważnie wejście do szybu grobowego, na dnie którego powinno leżeć ciało zmarłego. Ale ta ściana zaskakuje nas, ponieważ jedne obok drugich przedstawione są tutaj aż troje ślepych wrót i to dokładnie takie same, czy prawie takie same dla tego samego człowieka. Dwoje pierwszych ślepych wrót, tych, które znajdują się po stronie południowej, swoją konwencją rzeźbiarską w zasadzie przypomina tak zwane teksty piramid, które były rzeźbione na ścianach grobowców królewskich. Natomiast widzimy, że artysta pozwolił sobie na niesłychanie dokładny modelunek detali anatomicznych wbrew konwencji, która w zasadzie przyjęta jest dla tej ściany. I na przykład prezentując sowę, znak hieroglificzny M, pokazał bardzo dokładne wszystkie detale jej modelunku, włącznie ze zróżnicowaniem piór na dłuższe i krótsze w różnych częściach jej skrzydeł. To samo możemy powiedzieć o znaku hieroglificznym Her, ukazującym głowę ludzką en face. Najbardziej kolorowa część grobowca znajduje się w jego północno-zachodnim narożniku. Zmarły siedzi przed dużymi pajdami chleba, owocami, kwiatami oraz różnego rodzaju mięsami. Ale te ślepe wrota są nader cenne przede wszystkim dlatego, że ukazują polichromię w stanie zupełnie nienaruszonym, z kolorami tak żywymi, jakby artysta położył je dopiero wczoraj. Niesłychanie ważnym elementem scen towarzyszących ślepym wrotom jest lista ofiar, znajdująca się na ścianie północnej, niestety po części dzisiaj zniszczona. Jej znaki hieroglificzne i kolorystyka są bardzo podobne do hieroglifów na ścianach grobowców królewskich.
Na białym tle wyrzeźbiono znaki w reliefie wklęsłym i wypełniono kolorem niebieskim. Widać w tym tęsknotę urzędników, którzy przynajmniej w ten sposób pragnęli upodobnić się do faraona. Oczywiście nie wolno było tych tekstów kopiować. Ich treść była całkowicie zarezerwowana dla króla. Jednakże kształty znaków urzędnicy naśladowali, by dzięki temu grobowce wyglądały podobnie. I oczywiście efektem tej samej tęsknoty jest to, że sufit grobowca pomalowany jest na kolor czerwony z czarnymi plamami. Jest to oczywiście imitacja granitu, materiału, na który nie było stać żadnego Egipcjanina poza faraonem. Dekoracja ściany wschodniej jest jednym z najbardziej wyrafinowanych elementów grobowca. Na pierwszy rzut oka banalna, ale moim oczom ukazuje się 8 identycznych sylwetek pana Temi, symetrycznie rozmieszczonych po obydwu stronach pionowej inskrypcji zawierającej jego tytułaturę. Przez moment zastanawiam się, czy to aby nie objaw megalomanii naszego kapłana. Trudno nie zauważyć, że każda z tych dużych postaci kroczy w towarzystwie innej, znacznie mniejszych rozmiarów. To przedstawienia małżonki zmarłego, pani Seszet i jednego z 6 synów. Jak bardzo musiał ich wszystkich kochać, świadczy fakt, że porzucił uświęcony tradycją kanon ikonograficzny i kazał się sportretować z rodziną w miejscu, gdzie inni występują sami. Kiedy studiujemy inskrypcje, które towarzyszą tym maleńkim postaćkom, widzimy, że nasz wezyr miał 6 dzieci, w tym 4 synów i 2 córki, mając tylko 1 żonę. Więc sytuacja zupełnie inna niż w wypadku wezyra Merenbefa, który odwrotnie miał aż 4 żony i być może 1 przyjaciółkę. Nie dziwimy się, że ta jedna pani dała mu tyle dzieci, ponieważ wśród jej tytułów znajdujemy tytuł kapłanki, bogini Hathor, która była, jak wiadomo, w starożytnym Egipcie boginią miłości. Być może ta kapłanka Hathor, małżonka Temi, tak się przejęła swoimi funkcjami kapłanki bogini miłości, że urodziła mu aż 6 dzieci. Przy ścianie północnej trwa eksploracja pochówku wtórnego. Kilka tysięcy lat temu ktoś bezprawnie złożył ciało u stóp ślepych wrót i stołu ofiarnego. To wymarzone miejsce dla zmarłego z punktu widzenia egipskich wierzeń. Nurtuje mnie pytanie, czy pod tymi szczątkami znajduje się jakiś szyb grobowy? Niewykluczone bowiem właśnie tu powinno znajdować się zejście do komory grobowej najważniejszej osoby, właściciela grobu, pana Temi. Nieczęsto się zdarza, że możemy być świadkami eksploracji nowo odkrytego grobowca. W tym przypadku jest to podwójnie atrakcyjne, dlatego że tutaj znaleziono pochówek kogoś, kto sobie uzurpował to miejsce ileś tam lat po śmierci prawowitego właściciela. Eksploracją mumii zajmuje się pani Agnieszka Kowalska. Takie pochówki pochodzą z okresu późnego, a być może nawet z pierwszych wieków naszej ery. Niewiele wiemy na temat pochówków. Mamy bardzo mało analogii z terenów innych wykopalisk. Najbardziej charakterystycznym ich elementem jest ta trzcinowa trumna. Trumna, która nam niestety, brzydko mówiąc, nieco się rozjechała, czyli wieko trumny spadło tutaj odrobinę w dół. Nie zaszkodziło to chyba jednak zbyt mocno mumii, a właściwie nieboszczykowi znajdującemu się w środku, ponieważ nie widzimy, żeby przez trumnę przebijały w tej chwili jakiekolwiek kości. Czego możemy się spodziewać? Możemy się spodziewać nieboszczyka w pozycji podkurczonej, to znaczy z nogami lekko podgiętymi, leżącego na boku,
z twarzą skierowaną być może na zachód. Wielką zagadką jest to, czy on, kiedy właściwie, nie czy, tylko kiedy został tutaj umieszczony. Czy właśnie w pierwszych wiekach naszej ery, czy być może jest on nieco wcześniejszy i został wniesiony do tego grobowca przez tą dziurę, którą tutaj Państwo widzą wykutą w ścianie. W ten sposób osoba, która zniszczyła listę ofiar, przerwała egzystencję zmarłego, który był tutaj pochowany. Dlatego, że lista ofiar była rejestrem tych wszystkich dóbr, wszystkiego, co zmarły spożywał w zaświatach i co kapłani jego kultu powinni byli składać tutaj przed ślepe wrota, czyli przed to miejsce komunikacji między zaświatami i światem doczesnym. I to gwarantowało, że istotnie wszystkie te dary w odpowiedniej ilości będą tutaj składane. W momencie, kiedy lista taka została zniszczona, właściwie zniszczono podstawę do życia zmarłego. Można powiedzieć, że wtedy przestał on żyć. Ale jednak zachowało się jego imię na ścianach i to był inny warunek istnienia w życiu pozagrobowym. Dopóki trwało imię i wizerunki zmarłego, on jednak w jakiś sposób egzystował. Wysiłki konserwatorów skupiają się na zabezpieczeniu bezcennych reliefów przed zgubnym wpływem czynników zewnętrznych. Jakiekolwiek odstępstwa od trwającego w grobowcu kilka tysięcy lat mikroklimatu, w których tak doskonale się zachowały, mogą spowodować odspojenia polichromii, spłynięcie kolorów, czy równie niebezpieczne dla dekoracji, wysolenia skały. Wszystkie, nie tylko nasze, konserwatorów problemy, a również problemy budowniczych twórców tej kaplicy biorą się z niedoskonałości skały. Wystarczyło niefortunne uderzenie, by odpadł całkiem spory kawałek kamienia. Trzeba było to uzupełniać. Stąd w bardzo wielu miejscach pozostałości zaprawy. Jest to prawdopodobnie zaprawa gipsowa. Zaprawa, która miała z jednej strony wyrównać ubytek, z drugiej, jak to widać na ścianie południowej, nie tylko, ale tam przede wszystkim, w tej zaprawie tworzono relief. Zaprawa jest bardzo krucha. Także pierwszym naszym zadaniem było wzmocnienie tych wszystkich fragmentów zaprawy, których tutaj jest bardzo, bardzo dużo. Sprawienie, że nie będzie się osypywała przy najlżejszym dotknięciu. W węgarze południowym widać, że skała wysypała się na dużą głębokość. Wstawiono duże bloki kamienia, by jakoś ten ubytek zamaskować. Tak ukazała się moim oczom Sakkara. Wieś, jakich wiele w Egipcie. Świat łączący tradycje i cywilizacje przełomu wieków. Choć przez jej obrzeża przejeżdża co roku wiele tysięcy turystów, to zapuszczających się w jej serce policzyć można na palcach jednej ręki. Szkoda. Tym bardziej, że nadłożenie drogi i czasu rekompensuje oryginalnymi widokami, jakie są jej udziałem od setek lat. Od choćby nawadnianie pól uprawnych przy pomocy sympatycznych osiołków. To urządzenie to nowsza wersja sakii, przyrządu do nawadniania pól. Gliniane naczynia zastąpiły metalowe czerpaki, proste drewniane dźwignie, kołowrót, a siłę ludzkich mięśni wyrozumiały kłapoły. I choć od wynalezienia tego patentu przez starożytnych minęło kilka tysięcy lat, idea jego funkcjonowania nie zmieniła się prawie w ogóle. Zwierzęciu zasłania się oczy. Zapewne by nie odczuwało monotonii pracy i aby od ciągłego dreptania w kółko nie zakręciło mu się w głowie.
smaragdowo-zielone pola uprawne, podświetlane promieniami chylącego się ku zachodowi słońca, zachwycają grą soczystych barw i pięcieli. Jakże malownicze tło dla przejeżdżających na osiołku maluchów. Widząc zainteresowanie, witają nas szczerymi uśmiechami i machaniem rąk. Idziemy główną ulicą Sakary. Mieszka w niej około 5000 mieszkańców. Wkoło normalne życie egipskiej wsi. Nasze przybycie wzbudza nieukrywane zainteresowanie najmłodszych, co nie u wszystkich dorosłych spotyka się ze zrozumieniem. Wkraczamy w uliczki Sakary. Po chwili trafiamy na rodzinną fabrykę makaronu. Patent tyleż samo prosty, co efektywny. Kobiety jak dawniej dźwigają ciężary na głowach, choć już nie zakrywają twarzy hadżabami. Zostajemy zaproszeni na poczęstunek do domu kucharza misji Alego Maksuda. Buty, jak każe obyczaj, zostawiamy na progu. Herbatę zaczyna przygotowywać mama naszego gospodarza. Przy stole towarzyszy nam wraz ze swoim młodszym bratem, ale obaj nie biorą napoju do ust. Ramadan, muzułmański post. Czas na posiłek nadejdzie dla nich po zachodzie słońca, gdy Allah położy się spać. Maragdowo-zielone pola uprawne Sakary gwałtownie kończą się tam, gdzie nie dociera woda gruntowa. Ich granica jest początkiem pustyni. Najstarsze groby w Sakarze pochodzą z czasów pierwszej dynastii, czyli sprzed ponad 5000 lat. Nikt o nich nie wiedział, dopóki w 1850 roku nie rozpoczął tu prac wykopaliskowych francuski nauczyciel Auguste Mariette. Wyobraźnie współczesnych rozpalają jednak przede wszystkim piramidy. Zaglądamy do piramidy Teti. Po wiekach zapomnienia odkryto ją w 1881 roku. Piękny sarkofag faraona, wykonany z czarnego bazaltu, znajduje się w pobliżu zachodniej ściany komory grobowej. Podobnie jak Unis, również Teti rozkazał wyryć na ścianach komnaty słynne teksty piramid. Zaś strop udekorować symbolami nocnego nieba. Na myśl przychodzi tylko jedno określenie – fantastyczne. Coraz głośniejsze nawoływania egipskich robotników niezawodnie wróżą zbliżające się emocje. Podobnie jak my, również profesor myśliwiec podąża na teren wykopu.
No i mieliśmy rację. Ukazało się wejście do kolejnego grobowca. W północno-zachodnim narożniku naturalnego skalnego dziedzińca ścisk i gwar. Rais nie daje wytchnienia robotnikom. Zresztą oni sami doskonale zagrzewają się do szybszej pracy. On lepiej kontrastuje. Po chwili pojawia się Maciek Jawornicki. Teren wejścia do grobowca trzeba dokładnie obfotografować. Tymczasem profesor Myśliwiec zagląda do wnętrza grobowca. Wyobraźnia podsuwa nam bajkowe obrazy niezwykłych skarbów, ale stara prawda powiada, że archeolog musi spodziewać się wszystkiego. Na razie przez wąski otwór nie widać żadnych dekoracji. Czyżby grobowiec został w przeszłości zdewastowany? Za chwilę dla archeologów chwila ekscytująca, to znaczy dostanie się do grobowca. Jesteśmy na dziedzińcu grobowym wielu grobowców na poziomie świątyni grobowej Wezera Merefnebefa, o którym swego czasu opowiadaliśmy. Panie profesorze, czego możemy się tutaj spodziewać? W zasadzie, gdyby grobowiec był dobrze zachowany, moglibyśmy tam się spodziewać dekoracji na ścianach, reliefów i malowideł. Ewentualnie mogłaby tam stać jakaś rzeźba. Na razie przez ten niewielki otwór, który posłużył nam do zajrzenia do środka, nie widzieliśmy jeszcze w środku żadnych śladów dekoracji. Natomiast druga rzecz, której możemy się spodziewać, to jest część podziemna i w tym wypadku jest to szyb grobowy, który wykuty jest w skale tuż obok wejścia. Bardzo niezwykle. Wykorzystano taki narożnik tego podwórza, narożnik północno-zachodni, żeby wykuć w skalę gigantyczny szyb. Jego wymiary zapowiadają szyb bardzo głęboki. Być może na głębokości 15, a może 20 metrów na dnie znajduje się komora grobowa, a w niej sarkofag, w którym powinien być pochowany zmarły. Te dwie części tworzą jedną całość. Kaplica grobowa, gdzie odbywały się rytuały związane z kultem zmarłego, i część podziemna, to znaczy głęboki szyb, gdzie leżało jego ciało. Masteryn, ale twardo galeja! Ostatnie pociągnięcia oskardami. Jakaś tajemnicza siła przyciąga, zresztą nie tylko nas, do wejścia grobowca. Ile chbar, Rejs? Wallah, ma fiś haga, wola nasia, wola aj haga khalas? Wreszcie w powiększony otwór z latarką w ręku zagłębia się Kamil Kuraszkiewicz. No, wygląda na to, że mamy kaplicę niedokończoną, dlatego że jest wykuta tak do wysokości metra mniej więcej. Nie ma żadnych śladów dekoracji. Jest zasyp, który wpadł ewidentnie przez drzwi. No i część zasypu, który pochodzi z takiej szczeliny przy suficie. Minimalna ilość ceramiki, sporo ludzkich kości, chyba kompletny szkielet z fragmentami bandaży. Cegły te, które tutaj leżą, wydaje się, że nimi mogło być zablokowane wejście, więc może ta niedokończona kaplica była później wykorzystana jako komora grobowa czyjaś, czyli na pewno nieprawowitego właściciela. Bo tak mniej więcej ilość cegieł odpowiada pojemności otworu drzwiowego. Za chwilę wejdziemy do grobowca bardzo ciekawego człowieka. Przywódca wypraw, ten, który dokonywał wyboru członków załogi, to tylko dwa z licznych jego tytułów. Swój grobowiec wykuł około 2200 roku przed naszą erą. I choć najczęściej nie było go w kraju, bo podróżował do krainy Punt, jak się domniemywa dzisiejszej Somalii, to zadbał jednak o to, by w nekropolii memfickiej odgrywać bardzo ważną rolę, ale szczegóły
profesor Karol Myśliwiec. Grobowiec admirała znajduje się w zachodniej fasadzie suchej fosy, która niegdyś okalała okręgne Czerichetta. Ostrożnie mijamy kilkumetrowej głębokości szyby grobowe. Wprost przed nami ślady średniowiecznych rabusiów. Wybite przez nich przejście zamurowali później strażnicy nekropolii. Polscy archeolodzy po setkach lat znaleźli kolejną pamiątkę po złodziejach grobowców. Średniowieczną lampkę oliwną, którą pozostawili na powierzchni zasypu. Właściciel grobowca miał na imię Ichi, lecz nosił też piękne imię Mary, czyli ukochany. Te niesłychanie romantyczne imiona wiążą się jednak z postacią bardzo poważną, której tytuły są wypisane na ślepych wrotach, wielkiej płycie z białego wapienia, która łączyła zmarłego ze światem żywych. Nasz gospodarz był admirałem floty egipskiej i odpowiadał za pieczęci Boga w dwu wielkich okrętach, które zapewne symbolizowały dwie części kraju. Był także odpowiedzialny za organizowanie wypraw do odległych krajów oraz za wybór załogi. Krótko mówiąc, wielki człowiek floty egipskiej. Okazuje się, że nasz Ichi był ważnym człowiekiem nie tylko na morzu, również na lądzie pełnił poważne funkcje, a mianowicie należał do zarządu dwóch piramid królewskich z końca V i początku VI dynastii. Był bowiem tak zwanym Henti-Esh, czyli jednym z zarządców przy piramidzie Unisa, ostatniego władcy V dynastii, oraz przy piramidzie Pepi I, jednego z największych władców VI dynastii. A więc człowiek, który niewątpliwie należał do najbliższego otoczenia faraona. Dzień pracy dobiega końca, a ja nie mogę oprzeć się pokusie, by choć jeszcze raz nie rzucić okiem na ścianę północną. Gdzieś za tymi zwałami skalnego rumoszu znajduje się wejście do kolejnego grobowca. Kto w nim spoczywa? Czy został obrabowany? Jakie znajdziemy w nim reliefy? Świadomość, iż będziemy tam pierwszymi ludźmi od tysięcy lat, pobudza wyobraźnię i ciekawość. No cóż, kiedyś chciałem być archeologiem. Rano otworzymy wejście. Gdy tuż po 7 przyjeżdżamy na wykop, praca wre w pełni. Powoli, systematycznie i nader ostrożnie robotnicy schodzą do poziomu, gdzie piasek ustępuje miejsca konglomeratowi kamieni, cegieł mułowych i ceramiki. Każdy odgarnięty zwał rumoszu jest dokładnie przeglądany. Nie wolno przeoczyć najmniejszego, nawet fragmentu glinianego naczynia, ludzkich szczątków czy polichronu. Te gorące dyskusje między profesorem Karolem Myśliwcem a konserwatorem Zbyszkiem Godziejewskim świadczą o tym, że dzieje się coś niezwykłego. I faktycznie, mamy 28 dzień października 2003 roku i odsłonięty fragment wejścia do trzeciego grobowca. Widać już pierwsze inskrypcje i teraz trwa dyskusja o tym, czy trzeba je od razu konserwować, czy też możemy odkopywać wejście dalej. Jakość kamienia jest bardzo kiepska i trzeba najpierw zabezpieczyć bardziej zniszczoną zachodnią część inskrypcji, zanim odsłonimy wejście. W każdym razie górna część wejścia do grobowca wykutego w skale już się zarysowała i jeszcze dziś z całą pewnością znajdziemy się w środku. Jak na komendę, a przecież bez hasła, członkowie misji zaczynają zbierać się przed wejściem kolejnego grobowca. To zawsze jest wielkim wydarzeniem na wykopaliskach.
razy. Wreszcie po kilku godzinach ukazuje się skała, w której wykuwano grobowce dostojników w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. Po wschodniej stronie wspaniały profil wykopu z wszystkimi warstwami odpowiadającymi kolejnym epokom. Najpierw dostrzegamy architraw z długą inskrypcją hieroglificzną. Jej forma i treść jest niemal identyczna jak w grobowcu kapłana Nefertuma. Zamieszczono w nim i biografię idealną zmarłego, i przestrogi etyczne pod adresem ludzi odwiedzających grób. Nie zbliżajcie się do grobowca w stanie nieczystym. Niestety skała, w której został wykonany, nie była najlepszej jakości. Zachodnia część inskrypcji, zawierająca imię i tytuły właściciela grobowca, uległa zniszczeniu. To, co powyżej lekko jest, to jest skała. Z tego, co widzimy, mamy kolejny przykład tego, jak fatalna jest ta skała. Faktycznie 1/3 inskrypcji jest nieodwracalnie zniszczona. Skała rozwarstwiła się i jak ciasto francuskie podpadała z lica. Także zachowała się w takim niezłym stanie praktycznie połowa do tego pęknięcia. No, reszta pewnie częściowo będzie odczytana, ale chyba nie te najistotniejsze informacje, czyli imię i tytuły właściciela, które powinny znajdować się z tej strony, która jest najbardziej zniszczona. Zastanawiam się, czy operator mógłby zerknąć z latarką, z kamerą. Ja bym jeszcze odrobinę zaczekał. Poczekał. Tak, bo to jeżeli ich powstrzymujemy od tego, na przykład rajca, to nie możemy im dawać przykładu odwrotnego, bo on natychmiast wlezie następny i już wszystko. Jak to i tak za chwilę zdejmiemy tą górę piasku w zasypie i wtedy będzie można zajrzeć bardzo swobodnie. Teraz pytanie, co się dzieje na południe od Merefnebefa? I chodzi o zdjęcia. Teren polskich wykopalisk to tylko mikroskopijny skrawek pustyni po zachodniej stronie piramidy Neczericheta. Idąc w głąb Sahary, przemierzamy przestrzeń najstarszej nekropolii świata. Kroczymy nie tylko nad alejami starożytnego cmentarzyska, ale i po dachach tysiącletnich grobowców. Archeolodzy mają tu zapewnioną pracę na setki lat. Temperatura na wykopie dochodzi do kilkudziesięciu stopni. Ulgę przynosiły nam czary nieocenionego Mahmuda, wysokiego, szczupłego Araba o przenikliwym spojrzeniu, zwanego przez nas pieszczotliwie Herbacią.
Całymi dniami przyrządzał ten napój w białym nomadzkim namiocie rozłożonym nieopodal wykopu. Trzykrotnie przegotowywał wywar, dodawał mięty i słodką do szaleństwa częstował wszystkich bez wyjątku. Doskonale gasiła pragnienie. Na życzenie można było dostać herbatę z limonką. Pycha. Tymczasem polską misję odwiedza gość z francuskiego Instytutu Archeologicznego w Kairze, Nadine Cherpion. To wybitny egiptolog. Zdobyła sławę dzięki wypracowaniu kryteriów do datowania reliefów Starego Państwa. Już dawno chciała zobaczyć grobowiec Merefnebefa. Dzisiaj miała ku temu okazję. W wykopie prowadzącym do korytarza numer 2 natykamy się na egipskich robotników. Workami piasku zabezpieczają dwa filary, które niegdyś zapewne podtrzymywały drewniane zadaszenie przed wejściem do grobowca. Został w nim pochowany żyjący pod koniec VI dynastii dostojnik, administrator pałacu Seszemnefer. Gliniana posadzka grobowca nosi ślady licznych spękań. To pamiątka po ulewnych deszczach, tworzących strumienie wody spływające od strony piramidy Dżesera. Niektórym może wydać się to nieprawdopodobne, ale przed tysiącami lat ulewy nie były w tym miejscu rzadkością. Niestety, wejście do grobowca Seszemnefera jest zamurowane. Tegoroczny sezon wykopaliskowy jest bardzo intensywny. Równocześnie trwają prace w kilku miejscach polskiej koncesji, m.in. w korytarzu nazwanym przez archeologów korytarzem numer 2. Został wykuty w schyłkowym okresie Starego Państwa. W tych katakumbach, no może to określenie nie najlepsze do tego okresu historycznego, ale jak za chwilę zobaczymy, adekwatne po części, zostali pochowani ludzie z ówczesnej klasy średniej, jednak na tyle bogaci, że było ich stać na zainwestowanie dużych pieniędzy, by przygotować sobie grobowce w pobliżu miejsca wiecznego spoczynku samego faraona. Korytarz numer 2 to jedna z najbardziej niezwykłych części polskiej koncesji. W jego ścianach po stronie południowej, wschodniej i północnej wyrzeźbione są wejścia do kaplic grobowych. W niektórych pozostałości ślepych wrót. Pod jednymi natykamy się na kilka szczeniaczków, których piski docierają do najdalszych części katakumb. I tak oto życie zatacza niezwykły krąg istnienia, docierając do granicy śmierci. Matka szczeniąt obserwuje nas bacznie z daleka. W posadzkach tych pomieszczeń, ku ogromnemu zaskoczeniu archeologów, jeden szyb grobowy obok drugiego. I to nie tylko w poszczególnych kaplicach i w korytarzu tej niezwykłej budowli, ale także przed nią, na podwórzu. Razem 22. Przeprawa przez korytarz do którejkolwiek z kaplic to wyczyn prawie kaskaderski. Każdy szyb grobowy oddzielony jest od następnego zaledwie kilkunastocentymetrową ścianą skalną. Gdyby nie deski rozłożone wzdłuż przejścia, poruszanie się tutaj byłoby nader niebezpieczne. Szyby są wąskie. Nasz operator, Krzysiek Iglikowski, ledwie przeciska się do jednej z komór grobowych. Drabinka linowa, przytrzymywana przez dwóch robotników, nie daje pewnego oparcia. Kamerę opuszczam mu na haku przymocowanym do solidnej liny. Na dole ciasnota jak w warszawskim autobusie w godzinach szczytu. Niska, wąska komora grobowa
zawiera starożytny pochówek sprzed 5000 lat. Szczątki ułożone równo w drewnianej, prostej i pozbawionej dekoracji trumnie. W żółtym świetle dyndającej luźno żarówki Gosia Radomska dokonuje eksploracji pochówku. Cienie bujają się to w lewo, to w prawo, a szczątki zmarłego nabierają tajemniczego, groźnego wyglądu. Istny horror. Nie mogę poskromić ciekawości. Schodzę także. Tutejsze komory grobowe niczym nie przypominają tych starannie wykończonych z czasów na przykład V dynastii. Ściany o chropowatej strukturze wyglądają jak małe groty. Można nabawić się klaustrofobii. Wymaga to akrobatycznych zdolności. Cyrkowych nie mam. Kolejny szyb grobowy. Tutaj Kamil Kuraszkiewicz i Magda Muc niezwykle delikatnie, niemal z zegarmistrzowską dokładnością wydobywają z gliny drewniane figurki wotywne. Ktoś przed tysiącami lat pozostawił je przy szczątkach zmarłego. Ich fragmenty porozrzucane są na przestrzeni kilkudziesięciu centymetrów, a zdobiąca je niegdyś polichromia niemal całkowicie uległa zniszczeniu. Także kontury postaci, a zwłaszcza rysy twarzy, uległy rozbyciu. Drewno nie jest tak trwałym materiałem jak kamień i aż dziw bierze, że figurki przetrwały tysiąclecia. Tym bardziej, że na przestrzeni wieków grobowce były wielokrotnie zalewane przez wodę deszczową. Gosia Radomska pracuje w kolejnym szybie na głębokości 5 metrów. Tutaj ciało złożono bezpośrednio na macie. Scenografia komory grobowej z jakże surowymi ścianami wykutymi w skale, szkielet i uparta mucha z lubością przechadzająca się po obiektywie kamery nie nastrajają optymistycznie. Patrząc na relikty przeszłości, zastanawiam się, czy ten zbiorowy grób był miejscem pochówku jednej rodziny, czy też jest po prostu świadectwem zubożenia społeczeństwa pod koniec Starego Państwa. Może to są przerobione i wykorzystane powtórnie grobowce okresu znacznie wcześniejszego, na przykład z czasów, gdy budowano suchą fosę. Niegdyś okalała ona okręg świątynno-grobowy Neczericheta. Szyby grobowe padły ofiarą rabusiów, a złoto, jeżeli kiedykolwiek tam było, zostało skradzione już w starożytności. Zachowały się natomiast szczątki ludzi. Po wydobyciu zostaną poddane badaniom antropologicznym. To niesłychanie ważne dla zbadania populacji Egiptu z początku państwa faraonów. Drewno pozostając tak długo w zasypie ziemnym, w zasypie wilgotnym, i utraciło całkowicie swoją spoistość. Wystarczy wziąć do ręki, żeby przekonać się, że ono praktycznie nic nie waży. Widać jednak, że to pozostałości polichromii na włosach, na ciele, trochę czerwieni, czerni. Naszym zadaniem będzie, no może nie tyle pełna konserwacja, bo w tych warunkach to jest niemożliwe, ale doprowadzenie drewna do takiego stanu, w którym wzięcie do ręki nie będzie groziło jego zniszczeniem. Przede wszystkim zabezpieczamy pozostałości polichromii. W drugim etapie zajmujemy się samym drewnem, które staramy się wzmocnić, nasączyć. W ten sposób mam nadzieję, że przetrwają jeszcze trochę. Nieopodal, u stóp piramidy Neczericheta, samotnie i w ciszy, profesor Maria Kaczmarek pochyla się nad szczątkami starożytnych Egipcjan. Ogląda, mierzy, zapisuje. To wstęp do badań nad zdrowiem i chorobami, na które cierpieli i umierali poddani faraona. Czwartek, godzina 13. Miłe chwile. Koniec nie tylko dnia pracy, ale i całego tygodnia. Wypłata. W Egipcie nasza niedziela przypada w piątek. Egipscy przyjaciele nie ukrywają radości i wcale im się nie dziwię. Trudy całotygodniowego przerzucania ton piachu naprawdę dają się we znaki. G-
Grupka robotników ustawia się do zdjęcia. Z profesorem oczywiście. Doktora Sławek słyszę nawoływanie. Nie przepuszczam okazji i dołączam do szefa misji, zajmując za jego przykładem miejsce w loży. Miłe to i sympatyczne niezwykle. Wyjeżdżamy. Dziewczęta pakują bagaże do samochodu. Ja już na całkowitym luzie nieopatrznie wchodzę w kadr Michałowi. A niech to. Upychanie się w samochodzie to zawsze intrygujące chwile. Teraz też. Rais Sajed próbuje zająć godne miejsce przy profesorze. Tylko, że któryś jest zbyt obszerny na przednie siedzenie naszego jeepa. Opuszczając Sakarę, mam przeczucie, że jeszcze tu wrócimy. Do Meref Nebefa, do Ni'ankh Nefertuma, do świata sprzed tysięcy lat, który tak mocno zawładnął naszymi umysłami i naszym życiem. Do tej fantastycznej podróży w czasie.